Co on teraz robi? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale. Dzisiaj powróżymy sobie, zobaczymy, zabawimy się troszkę w detektywów lub postorkujemy Waszą osobę ukochaną i zapytamy, co Wasza osoba ukochana, on lub ona, w zależności jakie macie płci, co osoba ukochana teraz robi. Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, byście dostawali od YouTube'a powiadomienia o moich nowych, codziennych wróżbach kolektywnych dla Was. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam również do komentowania tych filmików. Piszcie mi. Ważna jest Wasza obecność, ponieważ tą Waszą obecność muszę ciągle czuć, by mnie to motywowało, inspirowało do nagrywania nowych rozkładów. Kochani, również lajkujcie, lajkujcie, lajkujcie z kciuczkiem w górę, by kanał się rozwijał. Oczywiście zapraszam Was na wróżby indywidualne. Wróżby indywidualne robię przez WhatsApp, różne rozkłady. Napiszcie mi na e-maila, jeśli jesteście zainteresowani wróżbą indywidualną, a ja odpiszę Wam o takich wróżbach, jakie są u mnie do zamówienia i oczywiście o warunkach takich wróżb. Zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Ok, teraz mamy dwie grupy, kochani. Dwie grupy to dwie talie tarota. Dwie różne talie tarota. Pierwsza talia tutaj z takim obeliskiem kwarc górski. I to jest taka talia do wyboru, niemiecka. Także pierwsza grupa. I druga grupa to obelisk kwarc cytrynowy. I talia angielska. Angielska lub amerykańska. Angielskiego jakby po angielsku tak napisane, ale myślę, że ona jest amerykańska. Także wybierzcie sobie grupę i zaczynamy od grupy pierwszej oczywiście. Dobrze, czyli tą grupę drugą odstawiam i grupa pierwsza, obelisk kwarcu górskiego, jeśli wybraliście i tą talię tarota. Co on teraz robi? Co on teraz robi? Co on, ona teraz robi? On pokazuje się tutaj jako król monet. Król monet, czyli może być to osoba spod znaku barana, panny lub
Moment, nine, to może być po znaku byka, panny i koziorożca. Byka, panny lub koziorożca. Lub jeśli nie jest pod tych znaków, no to może mieć takie cechy tutaj, jak król monet, czyli osoba, no, myśląca tutaj też finansowo, materialistycznie. Być może jest tutaj w towarzystwie kolegów z pracy lub gdzieś z kimś może rozmawiać o pracy, o biznesie, o jakichś sprawach właśnie tutaj biznesowych, pracowych, finansowych. Zablokowany jest na uczucia, na emocje. Zablokowany jest na nową szansę w miłości. Blokuje tutaj emocje i uczucia, ale tutaj coś może się zmienić w tym nastawieniu, w tej blokadzie. Tutaj coś z przeznaczenia się może wydarzyć. On jakby tutaj odchodzi od emocji, od uczucia. Tutaj chodzi też dużo o seks. To, co on może tutaj tak naprawdę teraz robić, to może się on teraz z jakichś innych związków, z innych relacji jakby uwolnić, uwalniać, czyli pożegnać. Pożegnać jakby stare, tak? Pożegnać stare, ale mamy tutaj niestety jeszcze jakieś seksualne, bez emocji wprawdzie. Odchodzi on tutaj od spraw emocjonalnych. Ma tutaj jakieś, nie wiem, czy rozstanie, czy pożegnanie. Ale owszem, być może jeszcze seks, jakby seks ex, z którą się rozstał, czy rozstaje. Może jeszcze tutaj być lub z kimś z pracy, z koleżanką, kolegą z pracy, w zależności od płci, tak? Z koleżanką z pracy, jeśli pytacie o mężczyznę, tutaj może być jakieś spotkanie. Owszem, na emocje jest on zablokowany, ale seksualnie tutaj jest jakby jakaś afera pokazana. Afera, chęć duża na seks, chęć duża na, no, na przygodę, chęć na intymność, seksualność. Tak, no, pokazuje mi się tu seks, więc myślę, że on blokuje się na emocje do ciebie, osoba pytająca, blokuje się na nową szansę, która jest między wami. Natomiast tutaj on jest dzisiaj w poszukiwaniu jakichś seksualnych przygód i nie wiem, czy to jest z ex, czy to jest z kimś z pracy, kolega, koleżanka z pracy. Natomiast tutaj będzie jakaś zmiana, coś tutaj, nie wiem, może się wydarzyć w najbliższym momencie, że coś się u niego może zmienić, ale dzisiaj, tak jak mówię, na dzień dzisiejszy ja widzę tutaj przede wszystkim przygodę seksualną, którą on gdzieś tam szuka, a blokuje właśnie emocje i coś głębszego, tak, uczuciowo z tobą. Dziękuję, grupa pierwsza, i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to kwarc cytrynowy i ta oto talia tarota. Zobaczmy, co pokaże ta talia. Co twoja ukochana osoba robi dzisiaj, teraz? Co twoja osoba ukochana robi?
odszedł jakby tutaj od uczuć, odchodzi też od uczuć. Tak jakby on miał do wyboru dwie opcje, nie wie na co się zdecydować. Widzicie, tutaj bawi się dwoma opcjami do wyboru, dwoma alternatywami. Nie wie co wybrać, nie wie jakiego wyboru dokonać, jakby bawił się tymi dwoma opcjami, jakby nie wiedział właśnie co ma zrobić, niezdecydowanie, niemożność podjęcia decyzji, nieumiejętność podjęcia decyzji. Odejście tutaj, jakby rezygnacja, odejście, ucieczka przed uczuciami, pójście w nowe, w nowy horyzont, w nowe pomysły, jakby tutaj pesymizm, wspominanie czegoś, co było, jakby smucił się, wspominał coś, co było, myślał o tym, co było, a nie to, co tutaj los mu podsuwa pod nos. Tutaj jakby szuka seksualności też obecnie. Tutaj powtarza się ta karta Król Buław, czyli szuka seksualności, seksu, przygód seksualnych. Tutaj znowu karta pracy. Pracy i smutku. Jakby pracuje ósemka monet i dziewiątka mieczy. Czyli tutaj ósemka monet mówi o tym, że on skupia się tylko na pracy, na finansach, na karierze, na pracy. I tutaj dziewiątka, że ma jakieś zmartwienia, smutki, negatywne podejście, troski, źle śpi. Jakby tutaj nie ma harmonii, nie ma równowagi. Nie wiem, moim zdaniem to, co on teraz robi, to przede wszystkim tutaj seksualnie czegoś szuka, natomiast od uczuć, troszeczkę się powtarza, od uczuć odchodzi, szuka czegoś nowego, nie widzi szansy tutaj na waszą relację, na to, żeby się to uczuciowo jakoś nie widzi tego po prostu, wspomina coś starego, coś z przeszłości, natomiast to, co między wami jest nowe, ewentualnie nie widzi, nie dostrzega tego, szuka tej bardziej seksualnych jakichś pobudek, przygód, skupia się też na swojej pracy, nie wiem, ma jakieś smutki sam ze sobą, rozterki, i brakuje mu jakiejś harmonii, brakuje mu dawania i brania w równej mierze, jakiegoś balansu po prostu, być może w waszej tej relacji, ale też jakby miał dwie opcje, nie może się zdecydować. Jedną opcją jesteście na pewno wy, ale on tutaj nie widzi szansy, myśli raczej negatywnie o tym, a drugą opcją jest ktoś inny, tak? Ktoś, nie wiem, być może tutaj, kogo on wspomina, że coś się zakończyło, rozlało, zburzyło, zepsuło. W każdym razie pytanie jest, co on teraz robi. Jakby tutaj jakiś smutek, wspominanie, melancholia, sentyment, żal, rozterka, też skupia się na pracy i nie może się zdecydować, wątpi, nie może się zdecydować, nie umie podjąć decyzji, czy chce, czy nie chce, czy chce tylko seksu, tak, czy chce tutaj uczuć, których się boi, od których ucieka, widzę. Także moim zdaniem to, co on teraz robi, to jest zastanawianie się, smutek, blokady, żal, wspominanie czegoś z przeszłości, no i nieumiejętność zdecydowania się, nieumiejętność podjęcia decyzji. Także raczej albo pracuje w tej chwili, ponieważ jest karta pracy, właśnie skupienia się na pracy, albo tutaj siedzi smutny gdzieś w domu i wspomina, rozpacza, nie wie jak się tutaj zdefiniować, zdecydować. Także takie tutaj są emocje w tych kartach. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. Zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i do usłyszenia już wkrótce.